pokój Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar wierności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Witam Was, moi drodzy, w Waszych domowych kościołach. Dzisiaj Kościół Święty obchodzi pierwszy piątek miesiąca, ale w kalendarzu liturgicznym jest też święto świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Osoba dość bardzo znacząca dla historii misyjnej Kościoła. Ten święty żył na przełomie VII i VIII wieku. Całe jego życie, mimo że był benedyktynem, mnichem pochodzącym z Anglii, naznaczone było działaniem misyjnym. W tej mszy świętej w szczególny sposób modlimy się w następujących intencjach. Ojciec Ludwik odprawia z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Henryki i Karoliny Lichtorowicz z okazji urodzin, córka i siostra. Ojciec Tomasz odprawia za świętej pamięci Stanisława Klisowskiego pierwszą rocznicę śmierci, intencja od żony z dziećmi. Ojciec Marcin odprawia za świętej pamięci Halenę i Władysława Rośla, intencja od córki z rodziny. Ja natomiast odprawiam dzisiaj mszę świętą dziękczynną z okazji 33. rocznicy moich święceń, które odbyły się właśnie w Winnipegu, dokładnie 33 lata temu, też w piątek wieczorem, pierwsza msza święta w nowym kościele. Dziękując Panu Bogu za Jego błogosławieństwo i wszelkie łaski w całym moim życiu kapłańskim. I abyśmy mogli godnie prosić Boga o łaski potrzebne dla naszego życia i intencje, w których się modlimy, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze słabości i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkie aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący się, Boże, święty Bonifacy męczennik głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy tę wiarę wiernie zachowali i wyznawali całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania znosiłem, ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i złodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania,
do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Obfity pokój, miłującym prawo. Obfity pokój, miłującym prawo. Wielu mnie prześladuje i lęka, nie uchylam się od Twoich napomnień. Istotą Twojego słowa jest prawda i każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny. Obfity pokój, miłujące prawo. Możni prześladują mnie bez powodu, moje serce lęczuje przed Twoimi słowami. Obfity pokój dla miłujących Twoje prawo i nigdy się nie potknął. Obfity pokój, miłujące prawo. Czekam, Panie, na Twoją pomoc i spełniam Twe przykazania. Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień, bo wszystkie moje drogi są przed Tobą. Obfity pokój, miłujące prawo. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój miłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pełni ufności, wiary i nadziei skierujmy nasze modlitwy ku Panu Bogu, aby Kościół nigdy nie ustawał w głoszeniu Ewangelii, ukazując każdemu człowiekowi drogę do zbawienia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby misjonarze mogli liczyć na wsparcie rządzących, a ich posługa głoszenia słowa spotkała się ze zrozumieniem i akceptacją społeczeństw. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, za narody Europy Zachodniej, aby dobra nowina głoszona przez świętego Bonifacego na nowo ożyła w społeczeństwach krajów, w których on posługiwał. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy Bogu, dziękując za łaskę powołania, za 33 lata życia kapłańskiego, dziękując za rodziców, prosząc o życie wieczne dla nich. Prośmy dla ojca Janusza o łaski potrzebne na dalsze życie w prowadzeniu wszystkich tych, do których został posłany, na zielone pastwiska Bożej łaski i do źródeł wody życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Henryki i Karoliny Lichtorowicz.
okazji urodzin. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy Bogu naszych zmarłych, świętej pamięci Stanisława Pisowskiego, w pierwszą rocznicę śmierci, za świętej pamięci Helena i Władysława Srośla, za wszystkich, którzy są, no, są nam bliscy, którzy odeszli do Pana. Niech Bóg obdarzy ich życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby każdy z nas przemieniał swoje serce wciąż na nowo, wsłuchując się w bicie serca Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, abyś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy się służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym, dla chwały imienia Twego i dla zbawienia też. Amen. Boże nasz Ojcze, Tobie zawierzamy w modlitwie sprawy naszej codzienności, świata i wspólnoty Kościoła. W swej nieskończonej miłości wysłuchaj nas i błogosław przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bogie wysłowione, szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serca stało. Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę,
wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i podobnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za niego będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tomaszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Maksymilianem, Eugeniuszem Demasem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Poczęli przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. I pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Wam wszystkim. Szczęść Boże. Pokój Chrystus. Siostro, pokój Chrystus. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata, Amen.
baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni my wszyscy wezwani na uczczę Zbawiciela. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech wstrzyma na życie wieczne. Zmiłuj się nad nami, święty
Yeah.